Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzisiejszy nam dzionek w sobotni, gdzie wybierzemy się na Book Game, czyli festiwal gier planszowych, który odbywa się akurat w Krakowie. Wiem, akurat z kolorami planszowymi nie jestem każdym, tylko bardziej z kockami. Klocki też tam są, bo byliśmy wczoraj akurat z Maćkiem, sobie na chwilę wpadliśmy. Pokaż planszówki, niestety troszkę sprawa się skomplikowała. Albo może być, bardzo się skomplikowała sprawa. I zagraliśmy w pewną grę. You wanna play a little game? Ale sami już lepiej zobaczcie, jak to wczoraj nam wyglądało, bo miałem sobie z tego osobny film, ale lekko się zmieniły plany na całkowicie inne tory, zostanie to skierowane. Więc mam nadzieję, że mi się wam to podobało, więc cofamy się w czasie! Do montowania wrócimy jeszcze później, bo trochę mi roboty zostało, ale teraz pójdzie na Book Games, bo też akurat to miała być druga część dzisiejszego akurat dnia. Pójść i pograć sobie gier planszowe, a to z Maćkiem mam się spotkać i sobie pogadamy, pogramy sobie, się dobrze bawimy. Już beretem jestem od tego, Maciek mi właśnie w tym napisał, że już jest. To muszę troszkę sprężyć się, bo jeszcze chyba z 2-3 minuty drogi akurat do miejsca, gdzie się to odbywa. Zobaczmy w ogóle, czy będzie dużo ludzi dzisiaj, bo mam nadzieję, jako że jest piątek, że dzisiaj będzie optymalna ilość osób, czyli mała, że będziemy mogli sobie coś tam posiedzieć, pograć sobie, potestować sobie i ponagrywać też coś, bo jak jest tłum, zawsze źle nagrywa. Więc chodźcie, sprężymy się trochę akurat, żeby nie czekał Maciek na mnie. Ale tak swoją drogą poza grami to też i rybki się znalazły. Tutaj ten pan zamawia sobie na razie. Ja sobie zaraz wezmę, ale sobie herbatę wezmę tą. Tak swoją drogą ładnie to zrobili. Na razie jesteśmy na ci do grania. Zaraz przejdziemy na samą akurat część, gdzie możemy gry sobie kupić, ale rumor jest tutaj jak diabli. Duży. Bardzo. I zobaczymy, jakie gry są do wypożyczenia. Duże miejsca. Bardzo duże miejsca akurat tu mamy. Ale tak właśnie z tą Lego też jest, poza tym się znalazło. Stań koło Wadera. Komponujący się pierwsza klasa, nie powiem jesteś w tym wypadku. Bo i mamy przecież Galaktę z tego, co widać, się zebrała. Jak żyjesz tam dalej, jeszcze przyjdziemy tam dalej akurat. Chodź zobaczmy na Galaktę. A pamiętasz to, jak się grało ten? Za mało lata była taka gra, Obcy? Planszowa Obcy. To ja nie grałem. Nie grałeś ona to? Ona była też wydawana w ogóle przez Galaktę wtedy. Tak? Była to? Tak, ja nie grałem. Ale ja pamiętam, bo miałem za dzieciaka, miałem tą planszówkę tego ja Obcy. Nie grałem, super to było. A nie jakieś. Ale i? Katan łamigłówki? Katana tylko w domu mama. Jezu, w domu mama akurat zwykłego. To też ciekawie wygląda. Trzy dychy tylko? Może miejsce znajdę akurat na to, żeby dorzucić też. Coś jeszcze ciekawego? O, talizman King Don't Hurt. Talizman jako talizman tak naprawdę to nie ma co dyskutować, bo to chyba każdy zna akurat. Ale w wersji Kingdom Hurt z konsolowej gry? Przerobienie na to? Ciekawe. A widzę i Władcę Pierścieni, tak jak jeżeli dyskutujemy o tematy codziennych fantazji gra, to on też. Ciekawe. Bardziej tak raczej nie będę brał, bo za mało miejsca już mam na takie rzeczy. Ale zobaczyć zawsze można. Zawsze to akurat coś ciekawego. I to, co leży mi na półce, do tej pory jeszcze nie spróbowałem. Rebelia. Uważaj, parę lat temu kupowałem Rebelię, do tej pory jeszcze nie spróbowałem. Muszę w końcu ograć sobie ją w który dzień. A do tego to Maćka wezmę. Gdzieś tam z tyłu się... O, gdzieś tu jest. Z tyłu, więc będzie jak znalazł. A takie pytanie, czemu cię nie ma na żadnej gry planszowej? Tak mówisz, że jesteś ty, to proszę bardzo. Łukasz mnie zaprosił, mówił, że przyjechał z gór, no, że będzie coś do jedzenia w Expo. I ja nawet... Tutaj szukamy, a tu same planszówki. No widzisz, tragedia. No sorry, mówi, na to. No. Mówi, że się naje. A tu nie ma nic, no co ja na to poradzę. Tu jest. No to musimy zagrać w to. Ej, ale tu nie ma żadnej góry, ja tu nic nie widzę. A nie, ty garu budujesz chyba, tu masz pasz do góry, budujesz chyba. Więc o co chodzi? O górskich wędrówkach, no widzisz, no to no, możemy spoko zagrać. Jak znalazł dla siebie? Idealnie. Jak co tam masz ciekawego znalazłeś? Fallouta od Bethesdy? Zawiera PDF. Obróć sobie ciekawości. Jest otwarty gdzieś ten egzemplarz, żebyśmy mogli sobie przyjrzeć, czy nie ma? Zamknięte. Z ciekawości możesz zobaczyć ten, ale szukamy... Od D&D, normalnego podręcznika, zrobiłem głupotę, że jak był, to go nie kupiłem, a teraz to jak bardzo bym go chciał mieć w swojej kolekcji. Jest Dungeon Dragon, ale to z Deck of the... Dobra, to jest po angielsku, a polskiej wersji nie ma. Polska wersja teraz o ta w chorych cenach. Szkoda. A, angielski język, trudny język. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem. Twilight. O, Twilight Void, ale nie przetłumaczone jeszcze. To tu jeszcze mamy z gier takich? Fajne podkładki pod to. Super. Ładnie zrobione. Podoba mi się. Tu nie ma na półce gdzieś? Cholera nie ma. Ale Warhammera jest więcej. Ale tam z tyłu widzimy fajną rzecz, do której chcemy iść. Do Kobi. Z ochotą zobaczę do niej. Akagi! Maciek! Widziałeś Akagi? Sam sobie jak wygląda? To jest japoński, no. Tak, fajne, tylko lekko się zdemolował to, ale ładne te modele, pierwszy raz Kobi widzę ogólnie. Te samoloty zawsze są... Samoloty są... Żeby je trzymać.
Ale bardzo ładnie są zrobione, więc to porównując do plastikowego szajsu z Lego, to to jest ogólnie o wiele lepsze wykonanie tego wszystkiego. No, to było chyba oparte na tym. Company of Heroes. Ale te pociągi jakie fajne są. Ten czołg jest. Widziałaś ten czołg, Tygrys? Ten największy z 8000 elementów, co ma? Ale kocur. Zarąbisty jest. Super. Szczerze powiedziawszy, bardzo dużo Lego tutaj poza Kobi, bo świat małych techników też jest. Nie wiem, czy kiedyś się biorę. Jak to akurat wygląda? W wypadku tego, ale spoko kolekcja tu jest zrobiona. To, co jest z techników, to żaden model mi się nie podoba. Wszystkie są dla mnie słabe. Narzekaczem. Dziękuję, ale wiem, że jestem narzekaczem, bo ja na Lego jadę ostatnimi czasy bardzo mocno. Nie musimy tego mówić. Nie będę na pewno, ale zdecyduję się na coś jednego akurat w tym wypadku, co chcę, a mowa tutaj o kartach. Co weszły te to coś akurat nowego z Disneya. Zobaczymy, co to jest i jak to jest. Jako, że poksy cały czas zbieram, to lekko jedna się przyda. I od Magiki też. Porobione z tego, co widzę. Od razu gotowe za 70 zł. Albo można zaryzykować i pojechać na YOLO. I chyba to było pierwsze. To jest jakiś dodatek. Trzeba zdecydować się. Które kupujesz? To jest meta. Dobrze. Zobaczyć. Dziwne karty z zwierzątkami. Przerzucam się teraz na zwierzątka. Klocki ulewam do końca. Nowy content? Nowy content. Pokemony też ulewam do końca. No i niestety kupiłem nowego raka. Zobaczymy, jak to będzie grało się. Tego lorkana, czy jak to akurat tam to jest nazywane. Dwa boostery predefiniowane. Ale tak patrząc na to, jest to na maksa fajne akurat. Przyjemne. Wiadomo, obrazki robią swoje, ale gra się naprawdę bardzo fajnie, jakby na to nie spojrzeć, bo zarówno akurat akcje, które tutaj są, banalnie proste, czyli użyłeś za 3, wystawiłeś sobie, czyli dałeś te 3 energie, magika wypisz, maluj i teraz to ci zostaje w tym czekać musisz, czyli tutaj możesz tego i nic z tym nie robisz i tyle, nic więcej nie możesz zrobić, nie wiązania questa. I teraz ja dociągam, najpierw aktywuję wszystkie energie, które były, to mi wchodzi akurat z powrotem na planszę. I zostają mi te dwie akurat to. Ale przyjemne to jest. Powiem, że magiczkę to bije na łeb na szyję. O wiele lepsze to jest. To jedziemy dalej, zobaczymy, kto wygra. Stały tutaj jeszcze akurat dwie paczki z tego nam do otwarcia. To Maciek otworzy, ja będę nagrywał i będę komentował z ciekawości. Gra jest ogólnie kozacka. Super się w to gra. Nawet się nie spodziewałem, że będzie taka przyjemna zabawa w wypadku grania w tego. I co tu mamy? Mamy jakiś Wild My Way. Przejdźmy dalej. Co tam jeszcze jest ciekawego? Magic Broom. O, ten cały Louis, spoko. Wow, ale fajne. Character Armor, dobra. Następne. O, z mojej ulubionej bajki, Atlantyda. Tak, skląd. Nie wiem, z czego to jest. Roli. O, pieski się znalazły, tego nie ujęliśmy. Ursula też się odnalazła, widzę. Co tam mamy dalej? O, Mnala. Oszcze Manui. Coś tam dalej widzę ciekawego jest ten. Robin Hood. Dobra, jego miałem w deku. Patrz, za 4. Tak, gdyby właśnie miałem go ten. Miałeś. Jakieś takie coś. Lokacja. Okej, okay, spoko. Zapraszam dokładnie domu. I jeszcze otwórz drugą od razu. Zobaczymy, jak już otwierasz, to otwieraj to. I dawaj drugie, co mamy. Tego akurat mieliśmy, tego Falstan. Ciekawe, można takich samych kart dać do deku. Muszę przeczytać dokładnie w necie, ile tego może być takich samych. Dobra, tego nie kojarzę. O, jedno osiołek się też odnalazł. Pięć, ładny. To sama energia, tylko nie foliowej. Dobra, dalej. Kolejny. Robin Hood i Robina. To jest jako item. To. Dobra. Wildcard coś. Ale widzę tu z losowością, tego jest ogromna. I te dwie. Ale ładny jest świnka. Super. I legendarna. Okej, okay, spoko, podoba mi się to. Powiem szczerze, ja stwierdzam, że fajna. Nie wiem jak ty. Myślę, że... Będzie, jest potencjał. Można iść na obiad. Można iść na obiad. Dojdziemy, chodźcie. No i niestety, ale tak to wyglądało wczoraj. Może być lepiej, niestety. Klocki były, klocki będą, ale że będzie karcianka. Tak naprawdę kiedyś bardzo, bardzo, bardzo. No temu grałem w Magicę i miałem z tego naprawdę masę frajdy. Poszukiwałem jeszcze takie fajne karcianki, żeby w nią wejść z powrotem. Boksy fajne są pod tym kolekcjonerskim, bo wychowałem się na tym. Te karty są niezwykle ładne, fajnie zrobione. I warto akurat w 100% sobie je zbierać. Zarówno ten wartości, jakże i również, jak ktoś chce ładne obrazki, bo są przepięknie zrobione. Ale w tej grze, którą tutaj mamy, Lornaka, Loraka, czy jak ona tam się nazywa dokładnie, olać to.
nie zwracają to uwagi. Jest to coś. Prostota w grze, naprawdę na maksa jest to proste. Fajnie zrobione akurat mechaniki, które tutaj są. Plus do tego oczywiście nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy, czyli bardzo ładne karty. No i zapisałem się na turniej dzisiaj. Więc idziemy na turniej z powrotem na Book Game. Niestety wielka szkoda, że akurat wejściówka jest płatna również na wejścia na te Book Game, ale cóż, przeżyję to akurat bez najmniejszego problemu i zapłacę te parę złotych, będzie jak znalazł. Ale póki co zjem śniadanie jeszcze i wypiję kawę. No i zjedzone. Mimo tego akurat, że był kawał bardziej mnie kolor, że to swoją drogą dobra jest. Tak, akurat nie okłamujmy się i miejmy nadzieję, że damy trochę siły na tym turnieju, co idziemy. Wspomniałem o których plecach sobie wziąć tak swoją drogą, bo mam dwa wybory. Albo plecak na aparat, bo i tak rozkminiam, czy sobie go nie wziąć i wrzucić tu cały sprzęt, albo wziąć coś lżejszego i wziąć sobie mój plecak normalny, którym chodzę do roboty. A i tak swoją drogą, przynajmniej pudełko na boksy się przydało do czegoś. Bo karty z tego pochowałem tutaj jeszcze parę innych bajerów, które mi są potrzebne, pochowane mam tutaj. Które akurat decydujemy się i będziemy powoli się zbierać, bo musimy tam być 10.30. Teraz mam jeszcze chwilę po 10, ale jeszcze do sklepu muszę jeszcze załatwić na szybko, więc ogarnę to i zbierzemy się i będziemy jechać na targi Kraków. Moją drogą to dobrze wczoraj poszliśmy po nagrywanie, bo widząc po ilości osób idących o 10 rano, to dzisiaj może być naprawdę bardzo tłoczne. Trzeba było naprawdę na luzie, byliśmy sobie, porobiliśmy co mi chce porobić. Pograliśmy sobie troszkę też, więc było jak znalazł. Dzisiaj miało tego nie być, ale no cóż, turniej to turniej, przewidziałem się. Dla Berki tylko zobaczymy, jak to wyjdzie. No jesteśmy cztery dych lżejsi, ale mam nadzieję na dobrą zabawę akurat tutaj. I ludzi tak się spodziewałem, jest akurat dużo więcej. Zresztą to było do przewidzenia. Sobota, dzień wolny, więc dużo osób akurat się dzisiaj zjawi. Ale mogło być więcej, jak się nie okłamujmy akurat. Więc chodźmy do działu, który mnie najbardziej interesuje, czyli na ten turniej piękny, który tam ma być, po lewej, już prawie jesteśmy. Szczerze powiedziawszy, to szykuje się akurat druga posiadówka, bo jest zarezerwowana od 10 do 18 cała strefa, więc może być akurat bardzo ciekawie pod tym względem wysiedzieć do 18. Ja zmieściłem jedną żółsję wody, nie wziąłem. A jeszcze się tak nie rozpoczęło, więc poczekamy sobie jeszcze chwilę, zanim cokolwiek tu będzie porozdawane z boosterów i sobie otwieramy. Czekać, czy cokolwiek będzie, bo na jakiekolwiek dobre wyniki to ja nie liczę jak na czwartą grę zagraną. No i kolejny dzień, bo szczerze otwarcie wam powiem, jak wczoraj wróciłem już z tego Book Game'a, byłem bardzo mocno zmęczony. Po 8 godzin gier, które wyszły, powiem otwarcie, nawet spoko. Jak na pierwszy raz, który grałem turniej w to, bez jakiegokolwiek skonstruowanego deku, tak jak tam ludzie wyjeżdżali z takim dekami, że to bania mała, po prostu z ROM i to bere tak, że to po prostu się w głowie nie mieści. Ja z dekiem kupionym za 80 zł raptem, ale miałem dobrą zabawę z tego, powiem otwarcie. Przyjemnie się to grało. W jednym akurat turnieju, co tam było z predefiniowanym dekiem, zająłem miejsce 9. Albo 8, coś takiego, na 11 graczy, więc spoko. Pierwszy raz, jak to grałem, otwarcie byłem nice. Ładnie to wyszło akurat mi. Drugi turniej, tam graliśmy drafta, czyli dobieraliśmy sobie karty z patchy, które otwieraliśmy sobie. Wyszło też nieźle, byłem przedostatni, więc i tak też to było niczego sobie. Jak na to, co sam prezentowałem, bo od razu mówię, nie było jakiś epicki skill, który tutaj mieliśmy. Muszę po prostu nauczyć kart, powiem sobie szczerze. I otwarciu tutaj powiem zaraz jedną rzecz, bo pewnie pierwszy raz mi tu później zarzuci, złapałeś nowego bakcyla. Nie do końca, szczerze powiedziawszy, potrzebuję odreagowania. Troszkę pochodzenie sobie do ludzi, pogadanie sobie z ludźmi i tak dalej, wiecie o co chodzi. To mi ma to zapewnić. Skonstruuję jakiś taki najprostszy deck, jak tylko właśnie się da. Z tego, co mam, nie mam zamiaru wydawać na te kosmiczne pieniądze. Bo jak patrzę na ceny tych kart, to po prostu mi to przeraża. Po 600 zł za jedną kartę. Już pieniądze się nie okłamujemy to naprawdę za takie coś. Już patrząc na to, że mam na półce, tu, całą mam akurat kasy, to szczerze powiedziawszy, te droższe karty, które mi tam dropią, to wolę je wypychać sobie do innych akurat ludzi. Ale nie wyszłem przynajmniej z tego bez żadnych nagród, bo udało mi się coś wygrać. Z pierwszego turnieju, który mieliśmy, albo lepiej powiedzieć etapu turniejowego, który tam akurat był, wygrałem paczkę, z której wydropiło to, co teraz tutaj widzicie. Większość z tego jest, to jest takie karty bardzo słabe, ale jedna karta, która tam jest, jest wykonana naprawdę dobrze i jest warta więcej pieniążków. I to mi naprawdę bardzo mocno wpadło w oczko i zaraz pokażę, która to była. Ale jeszcze drugą rzecz wygrałem, mianowicie. Powiem wam szczerze, otwarcie z tego się bardziej cieszę, akurat z tej koszulki, która nie chce mi się tutaj trzymać na tym oparciu. Ale wykonałem spoko, bardzo ładny napis zrobiony. Wiadomo, że to jest koszulka promocyjna, bo i nawet mamy logo producenta z boku, co nie będę pokazywał, nie będę jakąś reklamę robił, ale w logo jakże i również jakoś wykonają tego spoko. Podoba mi się to na maksa, bądźmy szczerze, jak akurat jest to wykonane. Bardzo fajny, zrobiony produkt, jak tym bardziej, że to wygrałem, to nie ma co naprawdę dyskutować za bardzo, był to dobry deal. No dobra, powiedzmy dobry deal. Musisz za wejście na ten turniej musiałem wydać sobie 50 zł, ale karty mi wróciły, plus do tego ta koszulka jeszcze będzie sprzedać, to bez najmniejszego problemu akurat mi się wróci, bo osoby, które tam były, już mówiły, zapłacę ci za nią, wymienię się za coś tam, jak będziesz akurat chciał. Były takie bardzo ładne piny tam do wygrania, w każdym mi to nie siadło. Podoba mi się na maksa ten pin akurat. Może następnym razem, będę sobie teraz jakiś czas na turniej chodził, a noż widzę, że mi się uda. We wtorek mam być jakiś kolejny, to jak uda mi się akurat dek skompletować do tego czasu, to się przejdę, zagram sobie to znowu, bo przyjemne to jest. Naprawdę na maksa przyjemne to jest. Ale co do kart samych, które mi jeszcze padły,
Ale, bo za tym jeszcze z boosterką, midropateka, kartek, ten widzicie, z tego co widziałem, prezu testu warto, spoko, tylko czekaj, czy mi to zejdzie tak naprawdę. Grać tym nie mam zamiaru, no, wystawię to, może ktoś jako mieć się kupić. Karty promo, nie mieć tam reszty. Za każdy turniej mieliśmy dostępne do wyboru 3 w jednym turnieju karty promo, w drugim 2 bądź sobie dobrać. To akurat mi siadło, plus do tego jeszcze ta jedna, miałem dobra sobie i jeszcze 2 inne, których w tym momencie nie mogę znaleźć, gdzie się dałem. I jeszcze cała masa innych kart, które sobie akurat braliśmy z tych boosterów, to tam dostaliśmy do zbudowania sobie talii. To też jest parę złotych warto, z tego co widziałem, to jakieś 20 euro jest, więc też niczego sobie kwota. To bardzo ciekawie zrobione akurat karta. 2 sztuki tego, no może coś uda mi się z tego wykombinować. I jeszcze paręnaście innych kart. Dalmatyńczyki są cudownie zrobione, cała tam jest partia tego wykonana, jak i tak naprawdę wszystkie arty na tym, to jest cudnie do rzeszki. Podoba mi się naprawdę bardzo. Będę coś sobie później jakimś taliem kombinował, coś wymyślę sobie samego. Zobaczymy jak to będzie, bo talie metowe są zdecydowanie zbyt drogie. Nie ma co się bawić takie rzeczy. Inaczej, no można było się bawić, jakbyś chciał wejść na pełnej. A ja nie chcę wejść na pełnej. Ja chcę wejść dla zabawy tylko i wyłącznie. I będę chodził w tej epickiej koszulce, którą tutaj mam na turnieju. Oho, i będę kocur. No to tyle akurat z Book Game'u. Bardzo ten vlog z tego wyszedł, bądźmy szczerzy. Taki miał być inaczej, wyszło inaczej, ale było jak fajnie. I Maćka wzięliśmy, pojedziemy się z Maćkiem, było przyjemnie. No, to widzimy się na tym razem. Do zobaczenia. Pa!